Witam was, moi mili. Witam was, ponieważ miałem tego nie robić, ale muszę to zrobić, ponieważ musiałem wyciąć około godziny materiału, ponieważ wszystkie tam filmy były spieprzone dalsze, także nagrywam to jeszcze raz. Dobrze, że jest. Po prostu mogę zacząć misję od nowa, także duży to jest plus, duże ułatwienie. Dobra, zobaczmy. Medigel. A tu jest do hakerstwa. Dobra, zobaczmy. Hakerstwo CCCYY. Tu było C gdzieś, tak jest. Tu jest to. Tu jest bateryjka. Warto sobie nazywać takie rzeczy, mi się wydaje. Wtedy wiadomo, o co chodzi. Znaczy wiadomo, o co chodzi. Wiadomo, łatwiej wtedy zapamiętujemy, gdzie co jest. Kredyty się przydadzą. Co ja tu mam za broń, ponieważ mam karabinek, to jest strzelba, tak? To jest pistolet maszynowy, weźmy pistolet maszynowy. Dobra. Tędy chyba. Czuję niebezpieczeństwo. Weird. Na takich, wiecie, obszarach dużych. Można wejść? Nie. Na takich obszarach dużych. To jest, kurde. Zazwyczaj coś się dzieje nieciekawego. Aha, tędy wszedłem, dobra. Mój błąd. Tak, zagubiłem się tu po prostu w tym baraku. Części zamienne to chyba tam. Tak, tędy. Widzieli nas! Kto widział? Ło! Ło! Gin! Ło! No widzicie, kurczę, mam taki ten. O, już teraz lepiej. O! Koreanie! Ja miałam to załatwić. Tali! Zaraz. Shepard? Nie będę ryzykować z agentami Cerberusa. Schowajcie tę broń! Shepard? Czy to... Ty żyjesz? Cerberus mnie odbudował, Tali. W zamian poprosili mnie o zbadanie ataków na ludzkie kolonie. Wybacz, ale nie uwierzymy ci na słowo, sługo Cerberusa. Mamy pełne prawo badać ataki na ludzkie kolonie. Bardziej mnie interesuje, co tu robią Quarianie. W sumie mnie też. Praza. Cokolwiek się tu dzieje, chyba nie chcemy się wdawać w kolejną strzelaninę. Jeden z naszych wyruszył na pielgrzymkę. Nazywa się Vitor. Przylecieliśmy po niego. Dziwne to jest właśnie, że kurczę, jesteśmy na pochodzie wolności na tej planecie. I tu Quarianie. Co robią Quarianie? W ogóle, jak pamiętacie, może nie, albo nie pamiętacie, Talit była jedna z naszych właśnie najemników w pierwszej części Mass Effecta. No dobra. Kurczę, trzeba będzie troszkę zwątpić w jego przeżycie, ponieważ jak widzieliście, wszędzie mechy latają. Wszyscy zginęli. Dlaczego sądzicie, że Vitor przeżył? Widzieliśmy go podczas lądowania. Widzieliście? To dlaczego jeszcze go z wami nie ma? Jest ranny i no zawsze był nerwowy. Niezrównoważony. Jeśli dodać do tego uszkodzenie płuczek dwutlenku węgla w jego skafandrze oraz zakażenie, najprawdopodobniej majaczy. Kiedy zobaczył, jak lądujemy, ukrył się w magazynie po drugiej stronie osady. Podejrzewamy również, że zaprogramował mechy na atakowanie wszystkiego, co się rusza. Pytanie, czy chcemy się z nimi połączyć, czy nie? Dobra, w sumie tylko może. Vitor może nam powiedzieć, co tu się stało. Powinniśmy poszukać go razem. Dobry pomysł. Do przebicia się przez sondy i tak potrzeba dwóch oddziałów. Pracujemy teraz z Cerberusem? Nie, Praza. Pracujesz dla mnie. Jeśli nie potrafisz wykonywać rozkazów, zaczekaj na statku. Idźcie środkiem kolonii do magazynu. My pójdziemy dookoła, żeby odciągnąć choć część tych sond i oczyścić wam drogę.
No właśnie, Tali, czemu nienawidzisz Cerberusa? Chociażby ja też nienawidziłem Cerberusa. No ale zapytajmy się w razie czego. Twoi pobratymcy naprawdę nie lubią Cerberusa. Co mnie ominęło? Zabijali naszych. Przedostali się na flotylę i próbowali wysadzić jeden z okrętów. Ja bym to inaczej wytłumaczyła. To nie była sprawa osobista. Później będziemy się kłócić o to, kto kogo zabił. Na razie mamy robotę. Zgoda. Będziemy współpracować, żeby dotrzeć do Vitora. No dobra, to na razie współpracujmy. Utrzymujmy stały kontakt radiowy. Jasne. Powodzenia, Shepard. Do zobaczenia po drugiej stronie. Do zobaczenia. Dobra, co my tu mamy? Może coś tutaj da się przeszukać. Egoizm. Uwaga, Shepard! Przed wami grupa sąd ochronnych. Piękne ostrzeżenie, zajmiemy się nimi. Safe ścienny do skakowania. Skakujmy. Wykryto nas! Kolejne, dopasowane. C, Y, Y. Bateryjki. Gdzieś tu było C. Tutaj. Y, Y. Jeden błąd i już nie uda nam się skakować, także lepiej dwa razy sprawdzić, co gdzie jest. Lepiej już mieć mniej wtedy tych kredytów, ale mieć te kredyty, ponieważ gdzieś jeden błąd zrobimy i automatycznie cały system hakowania idzie precz. No i nie dostajemy nic wtedy. Dobra. Przeciążeniem ich! O to kurde. Tarcze. Sonda rakietowa. Szybkość tam. Wszyscy? Shepard! Praza ruszył ze swoją drużyną naprzód. Nie chcieli mnie słuchać. Chcieli zabrać stąd Vitora, zanim ty do niego dotrzesz. No tak. Można się było tego spodziewać. Ja też się w sumie tego spodziewałem. Nadal możemy ich dogonić. Dobra. Będzie, jeżeli się przyda. Czy coś tu jeszcze jest ciekawego do zabrania? Ale muszę powiedzieć, że fajnie to wygląda. Ładna woda też. Tu coś jest, nie ma. Tu są kolejne drzwi. Dobra. Tędy w dół. I tu, tam jest Medigel. Czapteczka. A. Tak jest! No i dotarły do mnie informacje o części trzeciej, że ona jest najtrudniejsza. Szybciej, Shepard! Jesteśmy w kabinie załadunkowej. Vitor przeprogramował ciężkiego mecha, który rozwala drużynę Prazy. Chcieli dostać się do Vitora pierwsi. Schowajcie się. Otworzę wrota kabiny załadunkowej. Znajdziemy osłonę przy drzwiach. Shepard, stań z przodu. Dobra! Potwierdzam. No i zobaczymy, co tu się teraz będzie działo. Ohohohoho. Jest ta dymka. Wow. Ohohoho. Wow. Jeszcze rakietami napierdziela, no ładnie. No to mamy szansę. To ciężko opancerzony mech. Ci Guardianie nie mieli szans. No nie wątpię. Ten skurwiel nie da się tak łatwo rozwalić. Dobra. Atakuje. Tarczy. Kurde, ty tarczy rozwalić. Uwaga, awaria krytyczna. Dobra. To były tarcze i teraz jeszcze pancerz. Kurde, jedność, ponieważ tego nie ma.
bo jeszcze tarczę, pancerz i dopiero zdrowie. Zaraz będzie gorąco. No, ale nie było w sumie tak źle, ostatecznie. Dobra, zobaczmy, co tu jest. Tu jest jakiś uszkodzony mech, tu był. Tu jest... Wyczyszczone! To wygląda interesująco. Ruda. O, urządzenie do broni i ryd. Tu jest chyba sejf ścienny. Tutaj amunicja do broni ciężkiej, fajnie. Zhakujmy. Bateryjka CC. Tu było coś. Y. Bateryjka. Y. No wiadomo, o co chodzi. No i ładnie, trzy koła. Przyda się na pewno. No w sumie jak widzieliście, tutaj były skrzynki, taki znaczek był, gdzie on był. Tych skrzynek, ale już ich nie ma, chociaż tutaj chyba. Tak, widzicie, skrzynia jest i tą skrzynię można przeciążyć po prostu, można ją rozwalić. Gotowe? Pewnie! Pewnie! Już idę! Dobra, gdzie my mamy teraz iść? Chyba tutaj. O, filmik. Otwory wracają. Mechy obronią. Bezpieczne przed rojami. Trzeba się kryć. Żadnych potworów, żadnych rojów. Faktycznie coś majaczy. Witor? Nie ma Witora. Nie tutaj. Roje nie znajdą. Nadchodzą potwory. Trzeba się kryć. Ej, mówię do ciebie. Super. Tyle drogi, by posłuchać bełkotu idioty. Roje nadciągają. Nawałnica rojów. Mechy obronią. Wy nie jesteście nimi. Jesteście ludźmi. Oni was nie znaleźli? Kto nas nie znalazł? Otwory. Roje. Wszystkich zabrały. Dlaczego koloniści nie stawiali oporu, Widor? Co się... Nie wiecie. Nie widzieliście. Ja wszystko widzę. Wygląda jak nagrania z kamer. Musiał to ręcznie zmontować. Co to jest do diabła? Dokładnie. Boże, to chyba zbieracz. Co za zbieracz? To jakiś obcy? To gatunek zza przekaźnika Omega 4. Niewielu ludzi osobiście spotkało jego przedstawiciela. Z reguły posługują się pośrednikami, łowcami niewolników, najemnikami. Ich powiązania ze żniwiarzami mogłyby wyjaśnić los kolonii. No. Zbieracze dysponują zaawansowaną technologią. Mogą unieruchomić całą osadę. Roje poszukiwaczy. Nikt się nie ukryje. Poszukiwacze cię znajdą. Unieruchomią. Potem zabiorą cię potwory. Dlaczego zbieracze nie porwali ciebie? Roje mnie nie znalazły. Potwory nie wiedziały, że tu jestem. Zbieracze nie słyną z dbałości o szczegóły. Może skafander zamaskował go przed ich czujnikami. Albo wykorzystywali technologię przeznaczoną do wyszukiwania ludzi. Do tej pory celami ataków były tylko ludzkie kolonie. Opowiedz mi o tych rojach. Tak cię znajdują. Chmury poszukiwaczy. Maszyny jak malutkie owady. Dostają się wszędzie. Znajdują cię. Potem cię żądlą. Unieruchamiają. Coś jakby miniaturowe sondy. Szukają ofiar, które unieruchamiają polem zastoju lub toksyną paraliżującą. No to ładnie. Chcę się dowiedzieć więcej o zbieraczach. Nikt za dużo o nich nie wie. Występują tak rzadko, że wielu kwestionuje nawet ich istnienie. Ważniejsze jest pytanie, dlaczego porywają ludzkich kolonistów. To jest dobre pytanie. Może człowiek iluzja to ustali. Co się stało potem? Otwory zabrały ludzi na statek i sobie poszły. Statek odleciał, ale wrócą tu po mnie. Nikt nie ucieknie. Raczej nie wyciągniemy z niego nic więcej, komandorze. Znaleźliśmy świadka, ale jest tak stuknięty, że nie jest nawet w stanie powiedzieć, co widział. Badałem je. Potwory. Roje. Nagrywałem na moim omnikluczu. Dużo odczytów. Elektromagnetyzm. Ciemna energia. Musimy dostarczyć te informacje człowiekowi iluzji. Bierzcie Quarianina i wezwijcie prom.
jest ranny! Potrzebuje leczenia, a nie przesłuchania! Nie zrobimy mu krzywdy. Musimy się dowiedzieć, czy wie coś jeszcze. Oddamy go bez uszkodzeń. Już raz próbowaliście nas zdradzić. Jeśli go wam oddamy, nigdy nie zdobędziemy potrzebnych informacji. Praza był idiotą i zapłacił za to wraz ze swoimi ludźmi. Możecie pobrać dane z Omni klucza Vitora. Proszę tylko, żebyś pozwolił mi go zabrać. No w sumie... to może do nas stali. Nie, w sumie jakoś jej nigdy tak za bardzo nie darzyłem sympatią. Vitor musi polecieć z nami. Nie, on jest, słuchajcie, chyba tak stuknięty, że faktycznie... nie, chyba nie trzeba go zabierać. Może pobierzemy go po prostu klucze. Potrzebuje opieki medycznej. Tali przekaże nam dane z jego Omni klucza i zabierze go do flotylli. Rozumiem, komandorze. Dziękuję, Shepard. Cieszę się, że to ty wciąż wydajesz rozkazy. Powodzenia. Dam znać, jeśli dowiem się czegoś, co może się wam przydać. Gotowi do odlotu. No ładnie. Zbieracze. Nowy wróg. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Shepard, dobra robota na pochodzie wolności. Quarianie przekazali nam dane z rozmowy z Vitorem. Nic nowego, ale biorąc pod uwagę naszą historię, to zaskakująco przyjazne działanie. Stosujemy różne metody, nie mogę jednak kwestionować twojej skuteczności. No dokładnie. Ale nie będę się tutaj rozwijał w to. Pamiętajcie, że cały czas wczuwam się w taką postać bardziej bezwzględną, ale też czasami, jeżeli komuś mogę pomóc, na przykład co może przynieść w przyszłości dobry skutek, tak jak na przykład tutaj, jak obiecała Tali, to no to chyba się... Wiecie, chodzi o to, żeby być skutecznym, tak? No i tak wam zdradzę, że jak nagrywałem wcześniejszy odcinek, to wybrałem właśnie drogę, że my zabraliśmy tego Vitora, ale w sumie nic nam nie powiedział, także... Dane z jego Omni klucza bardzo się przydadzą. Wciąż je analizujemy. Co ważniejsze, potwierdziłeś, że za porwaniami stoją zbieracze. Powiedz, co wiesz o tych zbieraczach? Okresowo przybywają do układów Terminusa w poszukiwaniu, wydawałoby się, nieistotnych przedmiotów czy okazów. W zamian przekazują z reguły swoją technologię. Po dokonaniu transakcji znikają tak szybko, jak się pojawili. Wracają poza nieujęty na mapach przekaźnik Omega-4. To pierwszy dowód na bezpośrednią agresję zbieraczy. Właśnie opowiedz nam trochę o przekaźniku Omega-4. Dlaczego przekaźnika Omega-4 nie ma na mapie? Co o nim wiemy? Tylko tyle, że nie powrócił jeszcze żaden korzystający z niego statek. No to kurde. Zakładamy, że na okręty zbieraczy reaguje inaczej, pozwalając im na bezpieczną podróż. Jeśli potrafią manipulować przekaźnikami, to tylko potwierdza tezę o ich powiązaniach ze żniwiarzami. Ty może powiedz o tych transakcjach więcej. Co na tych transakcjach zyskują zbieracze? Nie są zbyt wylewni, jeśli chodzi o swoje motywy. Z reguły wyszukują gatunki z rzadkimi mutacjami genetycznymi czy wadami. Płacą ogromne kwoty najemnikom i łowcom niewolników za zdobywanie takich okazów. A potem odlatują. No to po co im tacy ludzie z wadami genetycznymi? Jednak konkretnego gatunku. No i brali po kilkadziesiąt okazów, nie dziesiątki tysięcy. Właśnie, coś to jest, kurde, podejrzanego. Jak myślisz, dlaczego skoncentrowali się na ludziach? Jeśli są agentami żniwiarzy, to powodów może no być tak, wiele. No tak, ostatnio to my byliśmy. Ludzkość odegrała ogromną rolę w zniszczeniu suwerena. Może to wystarczyło, żeby no właśnie, ściągnąć... przecież my ostatnio zawiedliśmy suwerena. Bardziej mnie martwi, czemu zadają sobie trud porywania kolonistów. Dlaczego ich nie zabijają, kiedy no, już są sparaliżowani? Pewnie jakieś, kurcze, badania przeprowadzają. Pamiętajcie, że też gram na ślepo, także to wszystko to są moje domysły. Nie wiem, co będzie dalej. Mogę teraz trafić, a mogę w ogóle mylić się. Także, jak mówię, przechodzę grę razem z wami. No i ten, no, w sumie mniej więcej tutaj skończyłem tamten odcinek, w sensie co nagrałem i troszeczkę dalej, ale dalej nie wiem po prostu, jak wygląda fabuła. Także, jak mówię i podkreślam to jeszcze raz, że nie wiem, co się dzieje dalej, jakie są motywy tutaj tych wszystkich zbieraczy, żniwiarzy i tak dalej, jak ta fabuła dalej przebiega. Zagrożenie jest prawdziwe. No tak, bo widzieliśmy, kurczę, tych zbieraczy na kamerach i raczej to nie były jakieś tam wymysły Vitora, tylko faktycznie zagrożenie jest prawdziwe i widzieliśmy sami, że po prostu, no, wynoszą tych ludzi, tak, z pochodu wolności.
Zbieracze z całą pewnością są wrogami ludzkości. Skąd jednak wiadomo, że mają powiązania ze żniwiarzami? Skupili się na ludzkości dopiero po tym, jak ty i ludzka flota zniszczyliście suwerena. Porwania mają z tym związek. Nawet jeśli przymierze i rada nie chcą w to uwierzyć. Nie będę czekać, aż żniwiarze ruszą do boju. Musimy zaatakować pierwsi. Racja. Nie lubię czekać, ale potrzebuję ekipy. Dobrej. Przygotowałem dla ciebie listę żołnierzy, naukowców i najemników. Dostaniesz akta najlepszych spośród najlepszych. Możliwe, że niełatwo będzie ich znaleźć i przekonać, żeby do ciebie dołączyli, ale masz wrodzone cechy przywódcze. Będę dalej śledzić zbieraczy i poinformuję cię, kiedy znowu się pojawią. Bądź gotów. No tak, bo byliśmy widmem przecież wtedy i mamy powiązania z tamtymi żołnierzami. Miałem dobrą ekipę, będziemy gotowi, sam wybiorę sobie ekipę. No właśnie. Nadal jestem widmem. Może zdołam przekonać do pomocy Radę. Nie. Spróbuj, jeśli sądzisz, że zdołasz. Akurat to nie chciałem tego kliknąć, w sensie myślałem, że będzie inny. Wszystko się pozmieniało. Tekst. Dobra. Ty zajmij się zbieraczami. Ja zadbam o gotowość mojej ekipy. Dokładnie. To dobry. Dobrze. Dwie sprawy. To dobry tekst. Po pierwsze, odszukaj na Omedze Mordina Solusa. To salariański naukowiec, geniusz. Nasze informacje wskazują, że wie, jak przeciwdziałać rojom poszukiwaczy. Jeszcze nie zacząłem, a już mi rozkazujesz. Wskazuję kierunek. Zrobisz, co uznasz za stosowne. Z pewnością podejmiesz właściwą decyzję. Dobra. A druga sprawa? Znalazłem dla ciebie pilota. Spodoba ci się, podobno jest jednym z najlepszych. Kimś, komu możesz zaufać. Zaraz. Komandorze, jak za dawnych lat.